Oluś Lewandowski ma już dwa lata. Chłopiec urodził się zdrowy. Zanim jednak skończył pierwszy rok życia zdiagnozowano u niego chorobę SMA typu drugiego, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Pomóc może mu nowatorska, ale niezwykle droga terapia genowa. Jej koszty wraz z rehabilitacją to ponad 9,5 miliona złotych. Od miesięcy rodzice Olusia zbierają pieniądze na zakup najdroższego leku na świecie, bo tylko on może uratować zdrowie chłopca. Aby było skuteczne, leczenie chłopca powinno się zacząć przed ukończeniem przez niego drugiego roku życia lub osiągnięciem wagi 13,5 kg. Szansa wciąż jest, bo Oluś wciąż waży poniżej górnego limitu. Chłopcu można pomóc, wpłacając datki na platformie www.siepomaga.pl, wpisując temat Pomóż uratować Olusia. Z potrzebnych 9,5 miliona złotych udało się zebrać prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Ci, którzy nie mają możliwości wsparcia akcji gotówką, mogą to zrobić, wrzucając plastikowe nakrętki do pojemnika w kształcie serca na deptaku przy ulicy Nowobramskiej w Słupsku. Wrzucić tam można nakrętki z butelek po napojach, szamponach, żelach, płynach do mycia, prania i płukania, tubkach, po pastach do zębów. I tym podobne. Każde wypełnione nakrętkami serduszko to dodatkowe 120-130 zł na koncie zbiórki. Po zebraniu niezbędnej kwoty w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będzie się mogła rozpocząć terapia genowa, a zaraz po niej specjalistyczna rehabilitacja chłopca.